Witajcie na wypadzie w teren. Znów wybraliśmy się w poszukiwaniu kolejnego gatunku drzewa. Znów wybraliśmy się na wycieczkę, tym razem po prostu jednośladową, a gatunek, który chcę wam przedstawić, jest tutaj przede mną. Trochę już zmęczona życiem grusza. Dzisiaj będziemy mówić o gruszach. W Polsce ogólnie są takie dwa gatunki, które możemy wyróżnić. Jest grusza ulęgałka, to tak zwana dzika grusza, oraz grusza domowa. Oraz bardzo dużo mieszańców tych dwóch gatunków. No i niestety, tutaj pojawia się problem w rozpoznawaniu. Nierzadko będzie trudno znaleźć czystych przedstawicieli tych gatunków, no ale to nic nie szkodzi. Tutaj chodzi o to, żeby tylko taki ogólny zarys tego, jak rozpoznawać gruszę. To chcę wam przedstawić. Troszeczkę dalej od tego drzewa stoimy. Spójrzcie, co rzuca się tak wyraźnie w oczy, jak na nie patrzymy. Ułożenie gałęzi. Zwłaszcza u tych starszych grusz gałęzie tak parasolowato zwieszają się z drzewa, tworzą taki parasol. Dodatkowo, co też tutaj się tak wyraźnie da wyróżnić, to, że korona takiej starej gruszy jest bardzo gęsta. Te gałęzie są nawet, można powiedzieć, posplątywane w niektórych miejscach. Niektóre te konary zachodzą na siebie, tak? I w takim ogólnym zarysie, takie drzewo rosnące na otwartej przestrzeni, przyjmuje taki często parasolowaty, a często taki okrągły, kulowaty pokrój. Grusze w krajobrazie bardzo ładnie wyglądają, no i właśnie rosną na przykład na miedzach. Tutaj wśród dawno już porzuconych pól rośnie taka bardzo stara grusza. Spójrzcie, jaki ma potężny pień. Przepotężny, bardzo gruby. Ta grusza już swoje przeżyła. Możemy się spodziewać, że może mieć już na przykład około 100 lat. Skoro do tego pnia podeszliśmy, spójrzcie, jaka jest jego struktura, jak ta kora gruszy jest ciekawie spękana. Są to wyraźnie podłużne spękania, tak biegnące góra-dół, ale dodatkowo są one podzielone na takie prostokąciki. Zobaczcie, cały ten pień jest w takich podłużnych spękaniach podzielonych na takie prostokątne fragmenty. Kora gruszy, takiej starej gruszy, jest takiego szaro-ciemnego koloru. Właściwie można powiedzieć, że jest szara. Przepiękne drzewo o potężnym, grubym pniu. Przyjrzymy się pędom i liściom gruszy. To, co rzuci się nam tutaj w oczy, to, że listki są okrągłe w zarysie. Są dość kształtne, często są u tych czystych, dzikich gruszy, dzikich ulęgałek, to są okrągłe listki. Ogonek liściowy takiego liścia jest bardzo długi. Blaszka liściowa jest tak samo długa jak ogonek liściowy. Liście są zielone, ciemnozielone, często te liście są błyszczące. Są delikatnie, bardzo, bardzo delikatnie, no oczywiście niektóre liście są bardzo delikatnie piłkowane, mają takie delikatne, drobniutkie ząbki. I jeżeli byśmy próbowali taką gruszę złapać, no to możemy się bardzo mocno pokłuć, gdyż grusza jest drzewem ciernistym, wytwarza ciernie, zwłaszcza te takie czyste, dzikie grusze mają cierniste pędy, te takie krótkopędy. Te pędy skrócone są bardzo ostre, bardzo cierniste. Pęd gruszy, z kolei długopęd, ma bardzo ciekawy kolor. Jest to taki kolor brązowy. Z kolei pąki na tym pędzie też są zaostrzone. Są trójkątne w zarysie, złożone z takich brązowych łusek. Można tymi samymi pąkami też nieźle się pokłuć. Na powierzchni pędu widać delikatne, takiego kremowego koloru przedchlinki. Na przykład tutaj. Liście i pąki ułożone są na pędzie skrętolegle, czyli taką spiralą idą do góry. Zobaczcie, te liście są dość zmienne, tak? Są liście bardziej okrągłe, są liście mniej okrągłe, naprawdę różne. Różne liście tutaj możemy wyróżnić. Co może nam mówić, że
ten osobnik to niekoniecznie jest czysta grusza ulęgałka, tylko no, jakiś mieszaniec z tą gruszą owocową sadzoną w sadach, z gruszą domową. Niemniej jednak, spójrzcie na owoce, jakie ta ulęgałka, jakie ta grusza ma na sobie. Są to takie oto gruszeczki, ale zwróćcie uwagę, że one nie przypominają takich gruszek, jakie są w sadach, tak? Nie mają tego gruszkowego kształtu, tylko są to okrągłe, niewielkie owoce. Trochę podobne do jabłek, tak? Takich miniaturowych jabłek. No niemniej jednak są to właśnie owoce dzikiej gruszy. Nadają się doskonale do spożycia, ale po tym, jak się uleżą, czyli te owoce muszą spaść z drzewa, chwilę poleżeć pod drzewem i dopiero wtedy będą zdatne do jedzenia. Jeżeli byśmy próbowali jeść je tak prosto z drzewa, one będą bardzo kwaśne, no nie będą zdatne do spożycia przez ludzi. Ale za to wszelkie ptactwo, wszelkiego rodzaju zwierzyna, tak, przychodzi i się doskonale na tych gruszkach pożywia. Spójrzcie, jakie potężne drzewo. Szkoda, że już usychające, bo jest to jedna z większych grusz tutaj w okolicy. Tak w ogóle jesteśmy na takim praktycznie na skraju Lasu Kabackiego. Tam za tymi zarośniętymi polami jest Las Kabacki. I skraj lasu oraz takie miedze to jest miejsce, gdzie możemy się gruszy spodziewać. W lesie, w środku lasu raczej rzadko ją spotkamy. Będzie ona potrzebowała jakichś większych luk w tym drzewostanie, w takich bezdrzewnych przestrzeni, żeby rosnąć. No gdyż jest to gatunek, który raczej lubi, jak ma pełne światło, tak? W takim umiarkowanym świetle czy w półcieniu ona będzie rosła słabo. No jeżeli zostanie zacieniona, no to po prostu z lasu zniknie. A tutaj na otwartej przestrzeni może tworzyć takie piękne, okazałe drzewa. Ruszajmy dalej w poszukiwaniu kolejnych gruszek. Okej, zobaczcie, kolejna grusza. Tym razem tutaj taka, do której nie będziemy podchodzić, ale wyraźnie rzucają się w oczy liczne owoce, które na niej są. Tak z daleka widzę, że to są takiego kulistego kształtu niewielkie owoce, więc możemy sądzić, że tutaj przede mną w tym zadrzewieniu jest właśnie ulęgałka. Ale zróbmy kilka kroków w tamtą stronę, zaraz zobaczycie kolejną gruszę. I to tym razem taką, która jest przy drodze. Mamy do niej łatwy dostęp. O tutaj. Pędy, gałęzie wyraźnie się przewieszają. No ta też może nie jest już w jakiejś najlepszej kondycji. Na niej w ogóle nie widać żadnych owoców, ale co jeszcze jest takie charakterystyczne u grusz, to to, że ich pędy są czasami bardzo grube. Zobaczcie na te uschnięte tutaj pędy i te pędy jeszcze żywe. Bardzo grube pędy. No i szara kora z takimi podłużnymi spękaniami. Tutaj właśnie to dobrze widać. No to drzewo też nie jest w jakiejś dobrej kondycji, ale wciąż żyje. Zobaczcie, przed nami kolejna grusza, tylko że w tej gruszy jest o wiele więcej genów takiej gruszy domowej, tej gruszy uprawianej. Po czym to wnioskuję? Zobaczcie, jakie ma owoce, już takiego wyraźnie gruszkowatego kształtu, prawda? Czyli takie, których możemy się spodziewać pod gruszami uprawnymi. Co więcej, spójrzcie na liście tej gruszy. One już są wyraźnie wydłużone, nawet z takim wyraźnym, ostrym czubkiem na końcu. Są po prostu zaostrzone na samym końcu, a ich ogonki liściowe są dość krótkie. Wezmę kilka tych gruszek, wezmę kilka tych liści tej gruszy, później zrobimy sobie porównanie. Ale zobaczcie, coś wspólnego te wszystkie grusze będą miały, czyli pień. W młodym wieku, bo to jest z kolei młodszy trochę osobnik, ten pień będzie no, też tak wyraźnie, podłużnie popękany. Te spękania jeszcze nie będą takie wyraźnie zaznaczone, ale będą podłużne i już się też zaznaczają takie poprzeczne spękania na takie fragmenciki. Kora takiej gruszy będzie jednakowo ciemno-szara.
I ta grusza uprawna lub mieszaniec z większą ilością genów gruszy uprawnej nie będzie miał już tak kłujących gałązek. Nie będzie po prostu wytwarzać cierni. Ciekawe znalezisko. Ruszamy dalej. A do czego gruszy możemy użyć? No przede wszystkim możemy spożywać jej owoce. Każdy chyba chociaż raz w życiu pił kompot z ulęgałek. Jest bardzo dobry w smaku. Dodatkowo z drewna gruszy możemy wykonywać różnego rodzaju ozdobne fragmenty mebli, tak? Grusza nadaje się na okleinę, na wszelkiego rodzaju takie drobne wykończenia mebli. Można z niej robić także instrumenty. Do tego też się doskonale nadaje. No oczywiście nadaje się na opał, tak? Tylko że jest to drzewo stosunkowo wolno rosnące, więc no, trzeba się z tym liczyć. Ogólnie w krajobrazie i w lesie pełni bardzo ważną rolę, no, dając pożywienie dla różnych zwierząt. Kończąc temat gruszek, trafiliśmy na nowy kampus SGGW, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie mniej więcej na środku tego kampusu rośnie szpaler grusz. Są to raczej już te grusze domowe, czyli te grusze takie uprawne, nie ulęgałki, tak? Albo jakieś po prostu mieszańce. Ciężko jest tutaj stwierdzić. Ogólnie w tym odcinku chodzi mi o to, żebyście otrzymali taki zarys tego, jak rozpoznawać ten rodzaj grusza. Żebyście patrząc na jakieś drzewo w krajobrazie, mogli stwierdzić, że aha, to jest grusza o takiej ciemnej korze, grubych, wyraźnie przewieszających się pętach. Stoję przed gruszą, tak? No i nie jest inaczej tutaj. Te gruszki, które mamy tutaj w tym szpalerze, są obsypane owocami. Te owoce są to, zobaczcie, takie też dość kuliste w kształcie, takie jak te owoce ulęgałek, ale z kolei grusze te mają różne liście. Zobaczcie, jak długie mają blaszki liściowe. Ulęgałka miałaby no, taką bardzo okrągłą, ewentualnie jajowatą. Zebrałem w trakcie przejazdu różne liście gruszy, różne owoce gruszy. I tak, najbardziej takiego gruszkowego kształtu są te. Możemy się spodziewać, że pochodzą one od jakiejś takiej, no prawie że gruszy uprawnej, tak? Ktoś być może wyrzucił gdzieś ogryzek, no i z tego ogryzka wyrosło drzewo dające takie owoce. Ale równie dobrze pod drzewem możemy znaleźć takie oto okrągłe, niewielkie, bardzo cierpkie w smaku owoce gruszy, tej ulęgałki właśnie. Nie mają one kształtu takiej gruszki, jaki znamy ze sklepów czy z sadów, tylko są właśnie bardzo okrągłe i dość niewielkie. No i mamy też formy pośrednie, zobaczcie. Ni to gruszka, ni to okrągły owoc ulęgałki, tak? Tak samo jest z liśćmi. Te grusze, które są tutaj na kampusie SGGW, mają takie potężne, wielkie liście o wyraźnie takim już wydłużonym kształcie, z takim wręcz nawet kolcem na samym czubku, a te grusze, które mijaliśmy wcześniej, miały takie oto liście, okrągłe w kształcie, tak? Niektóre nie miały w ogóle nawet tego czubka wyraźnie zaznaczonego, tylko były całe okrągłe. Chcę, abyście zapamiętali te najważniejsze cechy tego drzewa, czyli ten wyraźnie wyróżniający się w krajobrazie ciemny pień, grube konary, przewieszające się gałęzie, u ulęgałek ciernie, dużo cierni, a u tej gruszy domowej, gruszy uprawnej, cierni mniej, albo nawet ich brak. Znajdźcie w swojej okolicy jakieś grusze. Są to niezwykle ciekawe drzewa, które warto poznać. A tymczasem to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!